a raczej składnik. Co to? Brakujące strony. Jasid nie należy do nikogo. No i właśnie tak. Znaleźliśmy jedną z brakujących stron w Księgi Wiedzy, które ten mały chłopiec rozrzucił po całym świecie. No jednak my nie będziemy latać po całym świecie, one zawsze będą w miejscach, do których my prędzej czy później dotrzemy. Nie będzie trzeba ich tak specjalnie szukać, chodzić. Tak, w Syberii tutaj znaleźliśmy kilka brakujących stron w Księdze Wiedzy. I rzeczywiście, kiedy... No na razie nie mamy wszystkich stron w Księdze Wiedzy, to... No rzeczywiście, kilka stron, czy tam kilkanaście stron będzie w niej brakować. Dopóki nie zbierzemy wszystkich, całej Księgi Wiedzy nie przeczytamy. Tak więc to takie, no, dla tych, którzy będą chcieli przeczytać tam co nieco w tej książce. No i mieliśmy tam jeszcze jakiegoś, nie wiem, Renifera, który powiedział, że Yasid nie należy do nikogo. Nie wiadomo, o co mu chodziło. On upuścił jakiś tam kubłak, zaraz go zbierzemy. No i na razie mamy Księgę Wiedzy, ten cały wspomagacz uśmiechu. No i Transfusia. Tak, dzięki Transfusiowi będziemy mogli się przenosić do tego portalu, można powiedzieć. Do tego portalu i wybierać miejsca, do których chcemy się udać. No, w każdej chwili. Ale na razie podniosę ten kubłak, który tutaj leży. Bukłak z mlekiem musiał spaść z szyi. O, to mleko bardzo dziwnie smakuje. No i zabieramy. Tutaj znowu ten Renek przyszedł. Ciotes, tu nie pasujesz, koleś! Jestem pierwszy raz na Syberii. Nie przypominam sobie, abym o to pytał. My tylko powiedzieliśmy, że nie jesteśmy stąd. No i znowu przylazł. Okej, my sprawdzimy tą przeręb. Wow! Jest diabelnie wielki. Wygląda nie z gorzej. Muszę go mieć. Niestety nie mam jeszcze pomysłu, jak go wyciągnąć. No a tym bardziej my. W końcu mamut trochę waży. No ale jeżeli potrzeba nam jedynej rzeczy żyjącej... Nie ten składnik. Szerokiego uśmiechu, który w przeszłości poznał zimno. No cóż, mamut na Syberii ma dosyć szeroki uśmiech. No, myślę, że ten mamut to będzie idealny składnik do tej całej miksturki. No, ale jak mówię, i różowy też. No, nie mamy jeszcze pomysłu, jak takiego mamuta wyciągnąć z tej przerębli. Okej, może pogadajmy teraz z tym tutaj jakby klaunem. Choć bardzo smutno... Czemuś taki smutny, klaunie? A jak myślisz? Spójrz na mnie, towarzyszu. Klaun bez cyrku, buntownik bez powodu, ślub bez popa. Trochę pojechałeś. Już nie mogę występować w moskiewskim cyrku, bo mam podobno za mały uśmiech. Podobno nikt nie lubi tłustego, smutnego klauna. Trzeba się takiego pozbyć, skreślić, wywalić, pozbyć, zlikwidować. Zniszczyć, zlinczować, skopać, zredukować. Dokładnie tak. Przybyłem więc tutaj, aby zamarznąć na śmierć. I jak ci idzie? Za ciepło się ubrałem. Ojejku, ten klaun ma zabójcze po prostu teksty, jak mówię. No, grał kiedyś w moskiewskim, mówi nam, że grał kiedyś w moskiewskim cyrku, ale go wyrzucili, bo ponoć ma za mały uśmiech. No w końcu widzimy taki smutny, nużący klaun. Nikt nie lubi przecież takich klaunów, którzy nie rozweselają nikogo. No i mówi, że przybył tutaj, żeby zamarznąć na śmierć. A kiedy my się pytamy, jak mu idzie, to on odpowiada, że za ciepło się ubrałem. Kurczę. No i my możemy raczej mu pomóc, bowiem mamy coś, co może dać mu szeroki uśmiech. Tak, chodzi o ten cały wspomagacz uśmiechu.
No może to go troszkę rozweseli. Mam tutaj coś, co jak sądzę bardzo panu pomoże, panie. Olek Michajłowicz. Panie Michajłowicz, oto najnowszy wynalazek dentystyczny o nazwie wspomagacz uśmiechu. Sądzę, że w pańskim stanie jest to rzecz bardzo przydatna. Jak mój uśmiech, he? Czy uśmiecham się dobrze? To dziwne, ale wydaje mi się, że uśmiecham się niesamowicie radośnie. Wszystko bardzo mnie boli od tego mrozu, ale jestem taki szczęśliwy. Uśmiecham się jak prawdziwy klaun i mogę robić wszystko to, co robi prawdziwy klaun. Poza chodzeniem. Cieszę się, że mogłem pomóc. Daj mi znać, jeśli będziesz potrzebował mojej pomocy. Zrobię dla ciebie wszystko, poza chodzeniem. To mnie teraz przerasta. No to okej. No, udało nam się znacznie poprawić mu humor, no dając mu jakąś tam protezę, byle jaką. No ale cóż, liczy się efekt. Cóż za przepiękny dzień! Może mi się to wszystko śni? Ale drzewa są gdzieś takie zielone i niebo takie błękitne. Nawet ptaki śpiewają weselej niż zwykle. Jest zajeb... cudownie! Jest zaj... cudownie! O kurczę. No ale, no chyba jednak to niebo, te zielone drzewo i te ptaki to mu się śnią. Ja tu takich nie widzę. Jasid, chodź ze mną. Nigdzie z tobą nie idę. Może jesteś różowym zboczeńcem? No cóż, ostrożności nigdy za wiele. Teraz idziemy dalej. Tam pewnie widzieliście w oddali dym. To oznacza, że mamy tu wioskę. Auć. No może najpierw zajdźmy do tej chatki. No dobra, nie wejdziemy do chatki. No bo tam jest jakiś niedźwiedź. Więc może sprawdźmy ten namiot. No, nic tu nie ma. Czyli może co tam mamy? Tutaj las, tutaj taka zaspa. Świeżutka zaspa śniegu. Ta, no i wskocz. O rany, odcisk pantery. No naprawdę, wow. Musiał wskoczyć w świeżą zaspę, naprawdę. Jakby tu mało śniegu było w okolicy. A, kolejny bezużyteczny namiot. Teraz może pogadajmy z tą tutaj babcią, obcinającą sobie paznokcie wielgachne. No, to zawsze chciałem zobaczyć. Starą kobietę siedzącą na trzaskającym mrozie i obcinającą swoje ohydne, żółte paznokcie u stóp. Lech, serce rośnie, nie ma co. A chcesz ty zebrać po błysku? Kurczę. Kogo nazwać Reksio? Mojego zaginionego renifera, Jasita. Jasit! Cicho, babka, zagłuszasz telewizor. Próbuję tutaj zasnąć, kolego. Powinnam hibernować, a nie mogę rozpocząć tego procesu, zanim nie zasnę. Nie przeszkadzaj mi, comprende? To nasz spichlerz. Wybudowaliśmy go tak wysoko, żeby niedźwiedzie nie miały do nich wstępu. No to co tam robi niedźwiedź i do tego gadający po rosyjsku? Czy tam z rosyjskim akcentem? Hej, przecież w okolicy muszą być setki, jeśli nie tysiące reniferów. Nie możesz po prostu podmienić Jasita? To nie jest jakiś tam renifer, tłoko. To wybraniec. Sypiał z nami w namiocie przy ogniu. Nigdy też nie musiał pracować. No. Wielu pewnie by mu zazdrościło za to, że nie musi pracować. No ale okej, dowiedzieliśmy się tak w ogóle, że ten cały Jasit, ten renifer, którego wcześniej spotkaliśmy, no należy do tej starszej pani. No i co tu możemy wziąć? Możemy na przykład zabrać paznokcie. Te paznokcie zdają się mieć właściwości aerodynamiczne.
I dlatego je bierzesz, naprawdę. Okej, teraz może przejdźmy do tego tutaj namiotu. Tutaj możemy akurat wejść, z którego wychylił się tamten, no, dzieciak, który powiedział, że zagłuszamy telewizor. Auć! Ej, cześć! Jestem Sasza. Masz całkiem niezgorszy sprzęcik. Wiesz, chciałem obejrzeć mój ulubiony program, Morsio. To o takim wielkim, beżowym morsie, który śpiewa dzieciom takie różne, wesołe piosenki. W początku wszystko zdaje się być niezmiernie sielankowe, ale z każdym wersem Morsio robi dzieciakom coraz większe pranie mózgu. Koniec końców stają się one bardzo agresywne i męczą rodziców o różnego rodzaju słodycze. Nie mogę tego przegapić. Za cukierki. Tak, mówisz, że Morsio ten cały uzależnia, a sam oglądasz. Tak, Morsio, czyli taki jakby program dla dzieci, który ten tutaj chce obejrzeć, ale no nie może, bowiem... No, na Syberii raczej trudno o taki lepszy telewizor. Więc no może tutaj mamy takie kasetki i komputer. Może sobie weźmiemy jedną? Nikt nie ma prawa dotykać moich kaset! Idź sobie! Aha, czyli nie weźmiemy, ale może sprawdzimy ten piecyk. Zawsze palicie ogień wewnątrz namiotu? Zawsze. Zimą jest nam ciepło, latem ogień odstrasza komary. A wiosną i jesienią? Pieczemy ciasteczka! Psz, okej. Może za to weźmiemy ten kubełek wody? Nie ma to jak wsadzić sobie w kieszeń garnek gorącej wody. Tak, kolejny bohater z wszechpojemną, można powiedzieć, kieszenią. Wow, na Syberii śnieg pada także w telewizji. Psz, okej. To chyba przez moją antenę satelitarną. Sam ją zrobiłem. Czy mógłbyś ją trochę pokręcić? Wychodzisz, żeby mi pomóc? Dzięki. Okej, skoro prosi, żebyśmy pokręcili antenę, żeby tego pseudomorsia musiał obejrzeć, to pokręcimy. Albo może nie, wsadzimy ją sobie do kieszeni. Hej, obraz faluje! Spróbuj pokręcić trochę anteną. Hej, co jest? Okej, i uciekamy zanim ktoś nas przyłapie. Znaczy tam jest niby babka, ale chyba zajęta tymi swoimi paznokciami. Tak, do tego całego ich spichlerza się na razie nie dostaniemy. Przez tego niedźwiedzia, który tam się miał niby nie dostać nigdy. Okej, więc na razie mamy antenę, to coś i wodę. Aha, i paznokieć. Więc tak, no niepotrzebnie tutaj szedłem. Na razie się wracamy tam, do tej całej osady. Okej, mamy ten cały kubek gorącej wody i odcisk pantery w świeżej zaspie śniegu. A co będzie, jeśli połączymy te dwa elementy? Zawsze marzyłem o bracie bliźniaku. Nazwę go Zdzichu. Okej, mamy, czyli rzeźbę lodową pantery. Różowego. Lub także możemy go nazywać Zdzichu. Tego całego... znaczy nie tego całego, tylko tą całą rzeźbę. Okej, jeszcze wróciłem do chatki tego ktosia. Nie chcę wybrać rzeźby, tylko ten cały bukłak z mlekiem. Może go podgrzejemy sobie. Nie ma to jak ciepłe mleczko. Tak. Wychodzisz, żeby mi pomóc? Dzięki. Dobra, już my tutaj mamy w tym swój interes. Okej, mamy teraz ciepłe mleko przy sobie. No i tego mleka zaraz użyjemy, żeby no pomóc zasnąć temu całemu niedźwiedziowi, który siedzi w spichlerzu. W końcu, no czemu by nie, skoro nie może zahibernować się, to może mu pomożemy. Tak, teraz wrzucamy. I co się stanie?